Jesteście ciekawi, gdzie zaprowadzą was ścieżki jaskini? Słuchajcie uważnie, chętnie opowiem wam, moi mili. Dół na początku, dziś częściowo zasypany, także pomostem z prawej strony ściany. Świadectwem 10 lat pracy Chmielewskiego, archeologa w 2004 zmarłego, odkrył archeologiczną kulturę, światu znaną, od nazwy miejscowości Jerzmanowicką zwaną. W jaskiniach pomieszkiwali ludzie pierwotni. Jacy byli? Czy do nas podobni? Najstarsze istniejące tutaj ślady bytu należą do Neandertalczyków. Dwie komory dzielą ciekawostki na ciekawe. Jest pole ryżowe i misy martwicowe. Czasem są wypełnione wodą krystaliczną, która choć bardzo twarda, ma moc magiczną. Gdy jedna kropla spadnie ci za kołnierz, o 1 centymetr dokładnie urośniesz. Kiedy druga kropla na twą głowę spada, przybywa rozumu. To nie przesada. Trzecia paniom dodaje piękności, a panom temperamentu w miłości. Przeszliśmy do sali, która zwie się dużą. Nie bez przyczyny, oglądający przyznać muszą. Przejdźmy do omówienia nawisów, nacieków, okropnie starych, naprawdę sprzed wieków. 3 metry przed nami wystaje ze ściany naciek świńskiego ryjka przez wodę odlany. Z tyłu natomiast gilotyna wierności, nawis skalny. Jej sposób działania prosty, można rzec banalny. Nic, że mąż wybaczył, ona nie wybacza zdrady. Czemu tak działa? Nie wiem. Chyba dla zasady. Dzieci i mężczyźni pod przechodzą śmiało. Kobiety, mężatki, wcale albo mało. Mijamy groźną gilotynę i idziemy dalej. Tam czeka na nas scenografia sali małej. Na początku niższej komory z prawej strony zagrodzony dół, w którym został znaleziony żuchwy hieny jaskiniowej fragment wspaniały. Mało wprawnym oczom nie wydaje się okazały. I tu do wyjaśnień zmuszają mnie powody dwa. Rzadkością są kości jaskiniowej hieny i lwa. Kocioł wirowy to ostatnia większa sala. Tak duża, że grupie przebywać w niej pozwala. Kotły wirowe, nazwane eworsyjnymi, są ciekawymi utworami geologicznymi. Ktoś rzec może, że kotły wypłukała woda. Sprowadzić proces do dwóch słów byłaby szkoda. Także dlatego, że trwał wiele milionów lat. Zmieniał kształt jaskini, znaczenie miał wody skład. Wody dwutlenkiem węgla, duże nasycenie, powoduje szybkie wapienia rozpuszczenie. Pod komin warto podejść, bo ozdobiony został głową ptaka, co z wody i skały powstał. Legenda powiada, że uwolni go zaklęcie. Kto chce, niech próbuje. Sprawdzimy, co będzie. Blisko wejścia jest też miejsce interesujące. Z kilku powodów ładne i bardzo frapujące. Kręgosłup dinozaura tworzą tu wgłębienia. By go dostrzec, potrzeba odrobiny skupienia. A niżej mamy duży zapas sera szwajcarskiego. Ponadto odcisk stopy rozmiaru wielkiego. Możesz się zachwycać pięknymi naciekami, także w drodze do wyjścia pomiędzy garbami. Huby, grzyby, meduzy albo hełm ambony. Niejeden zwiedzający był tym zachwycony. Grota nazwę zawdzięcza liczbie nietoperzy. Rozumiem zdziwienie. Dziś trudno w to uwierzyć. Jednak dawniej żyły tu naprawdę tysiące, chroniąc włościan w noce wilgotne i gorące.
wierzę, że udało mi się waszą ciekawość rozbudzić. Zapraszam do zwiedzania. Nie będziecie się tu nudzić.